Parlament Europejski zdecydował, że Unia Europejska ma być państwem. Taka ciekawostka, 9 posłów z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej zagłosowało za tym projektem i co ciekawe, te 9 głosów przeważyło, że ten projekt przeszedł. Gdyby zagłosowali odwrotnie, projekt by nie przeszedł. Ale cóż, chłopcy się bawią, teraz się bawią w dużej piaskownicy, bo wydaje im się, że jak stworzą wielką Unię Europejską, taką nabzdyczoną, nadętą, to wszystkie problemy zostaną załatwione. Otóż problem polega na tym, że Europa już w swojej historii przeżyła wiele różnych wielkich państw. Miała Imperium Rzymskie, miała Imperia Karola Wielkiego, niemieckie, francuskie, hiszpańskie, poniekąd brytyjskie, także Cesarstwo Austro-Węgierskie mieliśmy, nie tak dawno przecież jeszcze rosyjskie, które w jakimś sensie trwa po dziś dzień. Wszystkie zakończyły swój byt tragicznie, nawet to rosyjsko-radzieckie. No i dokładnie tak się zakończy także i to imperium, które komuś tam się ubzdyczyło w głowie. Niestety wielu z nas poniesie ogromne straty z tego tytułu. No ale to już jest zupełnie inna historia i o tym nie chcę dzisiaj mówić. O czym chcę mówić? Ano mianowicie o tym, że my Polacy zachowujemy się jak Judasz. Ja ciągle teraz słyszę, a to przypłynie 550 milionów z KPO. Ktoś tam podbija i mówi, nie, 5 miliardów przypłynie z KPO. Notabene, akurat tą wiadomość sprawdziłem. Sprawdźcie również, rzeczywiście, takie pieniądze są przygotowywane. Ale nie dla Polski. Pieniądze uzyska Siemens, który wyprodukuje dla nas wiatraki. A więc my dostaniemy, to powiedzcie sobie co. Oczywiście my za to zapłacimy w postaci tych pieniędzy, które są niby nasze. Drodzy przyjaciele, ja się już z tego śmieję. Kiedyś mnie to bolało, teraz już się tylko śmieję, bo wiem jak się to skończy. Jesteśmy Judaszami, bo sprzedajemy własny kraj za nędzne srebrniki. Własną wolność sprzedajemy za nędzne srebrniki. Ludzie dzisiaj w Polsce mają nową religię. Ta religia to Europa, to Unia Europejska. Mamy też nowy Watykan, to jest Bruksela. Gdyby jutro rano się okazało, że Unia Europejska przestaje istnieć, albo przestała istnieć przez noc, no to chyba połowa Polaków popełniłaby seppuku z wrażenia, bo nie potrafiliby uświadomić sobie, że można żyć bez Unii Europejskiej. No ale czego się spodziewamy po narodzie, który od wielu dziesiątków lat jest ogłupiany, niczego nie uczony, oduczony logicznego, analitycznego myślenia, nauczony, żeby za wszelką cenę korzystać z tego, co ochłapem dostaje, nauczony, że na zachodzie wszystko jest dobre, a na wschodzie wszystko jest złe. Co ciekawe, w tym samym czasie, to się dzieje w tym samym czasie, Watykan szeroko otwiera swoje podwoje dla innych religii. Już nie mówię o tych protestantach zdrajcach, którzy tam się pchają, ale przecież i muzułmanie, i Żydzi, i wiele innych przedziwnych religii, i papa Franciszek wszystko to zbiera do kupy.
będziemy mieć jedno państwo i jedną religię. A kto się przeciwstawi, to czapa. Tak to będzie wyglądało. Pewnie nie jutro, nie pojutrze, ale to tylko jest kwestia czasu. Jest tylko jedna nadzieja. A wiecie jaka? Że panem historii nie jest żaden człowiek. Ani papa Franciszek, ani żaden urzędas z Brukseli. Ani żaden nawiedzony Polak, któremu się wydaje, że Unia Europejska to jest bóstwo, które trzeba czcić. Panem historii jest Bóg. A Biblia, wielokrotnie ją pokazuje, Biblia zapowiedziała już, co stanie się z Europą. Tak odrodzi się Cesarstwo Rzymskie. Ale zanim się odrodzi, to Unia Europejska się rozpadnie. I w tej części, która nie będzie należała do Cesarstwa Rzymskiego, będziemy my, Polacy. Więc ja już się śmieję, bo wiem, jak się to skończy. Jeżeli chcecie koniecznie być w Unii Europejskiej, to musicie szybko się wyprowadzać z Polski. Najlepiej gdzieś tam do Francji, do Holandii, do południowych Niemiec, do Włoch. Uciekajcie szybko. I przygotujcie się na to, że będziecie mordercami, bo napadniecie na północną Afrykę. A później napadniecie na Egipt. A później napadniecie na Izrael. Aż dostaniecie takiego łupnia, że już nigdy nie wrócicie. Taka będzie kolejność zdarzeń. I nawet jak TikTok mi znowu ściągnie ten film, bo mi napiszą, że nie ma dowodów na to, dowody są, szanowni TikToku, tutaj. Tu są dowody. Tylko trzeba umieć czytać Biblię, a nie Kapitał Karola Marksa, bo tam nie ma dowodów na nic. Drodzy przyjaciele, obudźcie się w końcu. Obudźcie się. Jak można budować państwo, tak wielkie państwo bez Boga? Przecież to jest państwo budowane nawet na buncie przeciwko Bogu. Czy wy sobie wyobrażacie, że to przetrwa? Przecież Bóg się przeciwko temu państwu obróci. Z Bogiem będziecie walczyć? No próbujcie. Skończy się na pewno tragedią i to ogromną. Ale pojawi się wasz ukochany Zbawiciel, papcio Antychristo. Na pewno upadniecie mu do stóp, bo wam naobieca takich rzeczy, że nikt tak nie naobieca jak on. A później was wystawi do wiatru i wymorduje co do jednego. Bo taka jego natura. W końcu zamieszka w nim sam diabeł. Powodzenia życzę.